Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. Miał teoretycznie odcineczek ten nie powstać, no ale co przez ten tydzień się ostatnio działo? A działo się bardzo dużo, lecz no nie nagrywałem nic. Paczki mi poprzychodziły, co bym pozamawiał, ale nie od widzów. Nikt nic nie wysłał, więc nic nie będzie od widzów. Ale zorganizowałem trochę sobie części, ponieważ skleroza nie boli. W tym tygodniu robiłem porządki, tak samo tutaj na warsztacie. No i się okazało, że kurde, skąd ja mam tyle silników? Kurde, no tak wam powiem szczerze, że nawet nie wiem skąd mam tyle silników, no ale mam. I kurde, zapomniałem całkowicie, że przecież ja mam jeszcze jednego flexa w części. No były dwa flexy, ale ten drugi flex jest w masakrycznym stanie, tak czy inaczej. Będzie sporo części do kupienia. No jak widać, no kurde, skąd się tyle silników wzięło, to ja nie wiem. No ale mam. Dwa silniki kiedyś się pozbyłem. No i myślałem, że mi został chyba tylko ten z Flexa, ten czarny. No i się okazało, że jeszcze są trzy. No i tam z tyłu jeszcze jest Loncin 110. Tu dzięki jednemu koledze z pracy, któremu bardzo dziękuję, mamy taki mały agregat do przyszłego projektu, taki mały prądotwórczy. No niestety on jest w dwusuwie, ale jakoś sobie tym zaradzimy. Tu mamy właśnie tą ramę Flexa, co nieco z niej wykorzystamy. No niestety pompka tylna jest zwalnięta, ale za to plastiki są jakieś. Też w kiepskim stanie, ale są. Tym razem nie będą czerwone, tylko będą zielone. Więc jakieś plastiki by były. I jakieś tam części by były. Baku niestety nie będzie, bo bak jest rozwalony. Co nie, co by tam się dobierze, jakąś linkę od hamulca przedniego na przykład. O, jakąś linkę od hamulca przedniego, no, przewód od hamulca, ewentualnie przód, przewód od hamulca tył. Takie rzeczy może bym jeszcze dobrał z tego. Rama niestety jest w kiepskim stanie, będę musiał ratować tamtą, wzmacniać. I tutaj jeszcze sprawa opony, bo tam widzieliście, że mam oponę kiepską. A też zauważyłem przecież, kurde, że ja mam tu jeszcze oponę. Myślałem, że to jest od MRF-a. Ja kiedyś tam robiłem tego 140 na odcinkach. Zapraszam do nich. Tutaj dostałem oponę. Myślałem, że to od nich, a się okazało, że od Pitganga dostałem tą oponę wtedy. No i troszeczkę was w błąd wprowadziłem. No niestety to jest podobno od Pitganga ta opona, więc za nią bardzo dziękuję. Zamontujemy ją do Flexa, bo niestety do MRF-a nie pasowała, bo w MRF-ie koło 12 była z tyłu, a to jest 14. Więc zamontujemy ją. Kierownica jakaś tu była, więc ewentualnie tylko jakieś manetki czy coś, jakieś pierdółeczki się podokupuje i trzeba będzie to składać. No jak widzicie, no kurde, trochę części się udało ogarnąć, mam gaźnik Mikuni 25 czy coś, to sobie potem jakoś ewentualnie już ogarnę. Może ktoś w okolicy ma do sprzedania. Jak ktoś miał gaźnik Mikuni 25, tak z okolicy Brzeska, no tak do 10 km, 15. Może ewentualnie napisać do mnie na sprzedaż, żeby ktoś taki gaźnik miał Mikuni 25 i koniecznie nierozdubany, czyli żeby te gwinty od regulacji składu mieszanki wszystko się odkręcało. Nie, bo no, dużo osób ogólnie za bardzo tym wszystkim grzebie, tą regulacją, rozkręcanie, nierozkręcanie. Dobierają złe śrubokręty, a potem te gaźniki, co są powystawiane na internecie. Sam się na tym przejechałem. Są rozdubane te, normalnie gwinty są zniszczone, że się śrubek nie da odkręcić. No i dlatego te, taki gaźnik, to ja dziękuję. Jeśli ktoś by miał taki gaźnik nierozdubany, Mikuni 25 koniecznie. Potrzebuję do mojego turboprojektu mniejszy gaźnik, a zobaczycie czemu. Zobaczycie, co się będzie działo. Ktoś pomyśli, mniejszy gaźnik, będzie mniejsza moc. A wcale, że nie. Tylko trzeba będzie ten gaźnik przerobić. No i może będzie jeszcze większy boost. Większa moc. No ale to zobaczymy, bo to wszystko się okaże niebawem. Jak wiecie, niestety mam mało sprzętu takiego
no, żeby sobie coś tam podubać. No i powoli organizuję, więc w ostatnim czasie nabyłem wakumetr. Coś takiego jak od Scouta kiedyś miałem na chwileczkę. On ma skalę do 1 bara, dość dokładną. Więc zobaczymy, jaki uda mi się ogarnąć boost. Na razie na początku nie będziemy szaleć, więc będziecie mieć tutaj fajnie pokazane o wiele bardziej dokładnie niż na tym zegarze, co miałem. Jak i do sprawdzenia gaźnika, a mianowicie już wam pokazuję, bo zaraz nie będziecie wiedzieć, o co chodzi. Tu jest firma tego wakumetru. To jest jeden z najtańszych, jak coś, to nie jest jakiś tam super dokładny, bo to jest jeden z najtańszych, no ale ten. Tu mam drugą rzecz, to już z innego sklepu przyszło. Jest to regulator od paliwa po prostu. Regulator ciśnienia paliwa, czegoś tak, tylko jest przystosowany pod turbo. Czyli macie tutaj dodatkowo jeszcze taki wężyk. No i tutaj troszeczkę jestem zawiedzony ze względu takiego, że jest tych regulatorów trochę na internecie. No i pisze, co jest najważniejsze, to wam pisze skalę, od ilu do ilu ma regulację. No i przeważnie to były od 2 barów do 10, coś takiego około, do 8, do 10 barów. A ten był na aukcji z regulacją od 0 do 10. A no niestety, no nie ukrywajmy, rozczarowałem się, bo on nie jest od 0. Zaczynał się otwierać dopiero od 2 barów, więc dupa. Do mojego projektu się nie przyda, no bo jak otwiera się dopiero przy 2 barach, no to no. To jest spore ciśnienie na gaźnik. Zaworek w gaźniku na 100% 2 barów nie wytrzyma, więc no. Nawet boost jest tylko do 1 bara, osiągam w turbo projekcie. Ale to na pewno też wykorzystamy, bo będę musiał to przerobić. No jak widzicie, już jest rozkręcone. Ja jak to ja musiałem poznać zasadę działania. I prawdopodobnie poszukam w pracy słabszą sprężynę od tej i zamontujemy słabszą sprężynę i się będzie otwierać przy około tak o 0,2 bara, żeby się zaczął otwierać. Żeby wam nie mieszać na odcinku, raczej chyba nie zastosuję pompy paliwa, bo nie chcę za bardzo tego komplikować, ale zastosuję zawór od paliwa, bo powiem wam szczerze, że jest problem taki, jak zauważyliście, ktoś, kto się cokolwiek tam zna, mógł zauważyć na odcinkach, że motorek mi inaczej chodzi w zależności od ilości paliwa w baku, więc im więcej paliwa w baku, tym motorek lepiej chodził, im mniej paliwa w baku, tym bardziej go tak siepało czy coś tam, więc mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Dlaczego mi jest ten zaworek? Wtedy dzięki temu zaworkowi ilość paliwa w baku nie będzie wpływać na pracę silnika pod turbo. O to chodzi. Dobra, tutaj już mam tak samo przygotowany komplet uszczelek na silnik. Więc silnik będziemy rozbierać i wymieniać w środku wszystko, co trzeba. Jedynie co, no to mam problem z tym tłokiem, trzeba będzie kupić tłok, prawdopodobnie trzeba będzie zainwestować, ale to dopiero jak zobaczę, co mi potrzeba, to zamówię wszystko naraz. Tak samo tutaj kupiłem sobie tak samo, to już dawno nad tym polowałem, ale nie mogłem się decydować, kupiłem sobie zestaw otwornic, bo jak widzieliście już nieraz na odcinku, te wiercenie tych otworków dookoła to normalnie jest totalna masakra. A tak to takimi otwornicami już co nieco sobie zrobię. Zrobiłem sobie prezent. Tutaj jak widzicie już jedną testowałem i powiem wam, że jestem zadowolony. W miękniejszych materiałach metalowych
Nie wiem, jak tam będzie z wierceniem w stali, ale w metalu zwykłym, no to wierci fajnie. Jak za takie pieniądze, to też chyba nie wiadomo, ile nie kosztowało, a też ułatwi mi dość sporo robotę. Będę mógł wreszcie zacząć robić większe testy. Jak mówiłem już wam nieraz, narzędzia to jest to, co mnie trzyma. Aha, jeszcze jedna sprawa. Kupiłem wam dokładniejszy, żebyście widzieli lepiej. Zobaczymy, ile będzie biło. Ja będzie biło około 1 bara, to szkoda wakumetru, żeby go nie rozwalić. Kupiłem wam taki, żebyście widzieli lepiej, dokładniej boost. Będzie lepiej wskazówka latać, bo tamten, co miałem zamontowany, to on jest do 4 barów. Ten tylko ma do 2 barów, więc powinna wskazówka fajnie tutaj do 1 bara fajnie dochodzić. Powinna to latać wskazówka na ekranie, więc na pewno będzie dokładniejszy niż tamten, bo tamten się zniszczył i zaniżał strasznie. Więc no, tyle. Dobra, kończmy ten odcinek. Mam nadzieję, że w następnym tygodniu już się kurde wezmę za tego turbo sprzęta i zaczniemy go odrestaurowywać. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Mam nadzieję, że będzie. Będzie moc. Będzie przyspieszenie. Więc do następnego. Na razie, trzymajcie się. Hej!